Książka Miłosz i długi cień wojny jest zbiorem bardzo przepracowanych tekstów, które ja stopniowo pisałam przez ostatnie, powiedzmy, 10 lat. I dotyczą one wszystkie w pewnym sensie umiejscowienia Miłosza w obecnej kulturze polskiej, a w szczególności w kwestiach dotyczących solidarności narodowej, solidarności wojennej, takiego solidaryzmu, który powoduje, że ludzie idą razem na wojnę albo razem wywołują powstanie. Miłosz był bardzo specyficzną osobą, bardzo nietypową, jeśli chodzi o potoczne myślenie polskie w tych kwestiach. Nie poszedł do powstania warszawskiego, jak wiadomo. Nie był skory do tego, żeby występować do partii, występować grupowo w jakichś sprawach. Kiedy wyemigrował, nie wyemigrował, ale uciekł, jak to się mówi, z Polski w roku 1950, wybrał wolność, to napisał w ten czas tekst, który się nazywa Nie, i w którym odcinał się zarówno od Polski, takiej jaka ona wówczas była, i w tym samym czasie również od emigracji, do której właśnie wtedy przystępował. Więc ta jakby niepogodzenie się, niedostosowanie się, niedopasowanie, niezadomowienie jego w pewnym takim większościowej ideologii polskiej, ideologii polskości, to niedopasowanie jest właśnie tematem tej książki. To mnie interesowało, jakiego rodzaju przestrzeń można sobie wywalczyć w tej kulturze i robiąc rzeczy ważne i robiąc rzeczy, których ludzie słuchają. Aż wstyd się przyznać, że ta pierwsza wersja była napisana bez świadomości wojny w Ukrainie. To znaczy była napisana przed inwazją rosyjską na Ukrainie. Co prawda teraz, jak widzę, ta wojna zaczęła się już w 2014 roku, ale ogromu jej kierunku i jej brutalności nie przyswoiłam sobie, zresztą nie ja jedna. Wydawała się to taka jakby wojna trochę pełzająca. A teraz, po inwazji tej brutalnej, absolutnie otwartej, widocznej po prostu dla wszystkich, wojny, inwazji rosyjskiej na Ukrainę, jak również po brutalnym ataku Hamasu na Izrael i nieprawdopodobnie zupełnie brutalnej odpowiedzi Izraela, pewne tematy wydały mi się w tej książce błędnie postawione i nieprzemyślane do końca i wymagające rewizji. I dlatego stąd ta druga wersja, która jest wersją, w której ja bezpośrednio mówię o tym, że jeżeli człowiek jest atakowany jakiegoś rodzaju bronią, to ma prawo tą samą bronią odpowiadać. Ale są pewne wyjątki w tej sytuacji i rozważałam Miłosza również w kontekście tej reguły, której przedtem w tej książce nie wypowiadałam.
Także to jest druga wersja, która jest odpowiedzią na inwazję Rosji na Ukrainę. I dodałam do niej rozdział o Albercie Camusie, który był w zasadzie bratnią osobą, jeśli chodzi o Miłosza we Francji w okresie zimnej wojny, tam wtedy, kiedy Miłosz rezydował, zanim przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Była to osoba, tak samo jak Miłosz, skłócona z lewicowym establishmentem, czująca się bardzo samotnie w tej sytuacji, dlatego że ten lewicowy establishment był w zasadzie jedynym odniesieniem, jedynym autorytetem, z którym oni się liczyli, a nie był to prawica, która była silna i rządząca, nie była dla nich opcją atrakcyjną. I obaj czuli się również niedopasowani narodowo. Camus był francuskim, raczej algierskim Francuzem, niezapominającym przez cały czas o Algierii i marzącym o tym, żeby Unia Algierii z Francją się zrealizowała, żeby ta Unia nie polegała na tym, że Algieria jest kolonią, tylko jakby pełnoprawnym członkiem tego małżeństwa. No ale była to pozycja bardzo niepopularna, ponieważ Algierczycy domagali się niepodległości i lewica też się domagała niepodległości i te mrzonki Camusa były absolutnie odrzucane. A Miłosz też miał taką postawę narodową, która była w skład której wchodziła lojalność wobec tej wyimaginowanej starej bycia Litwinem, bycia obywatelem nieistniejącego już związku między Litwą a Polską. Więc ten taki rozdział też został dodany do tej książki. Wydawało mi się to bardzo ważne również ze względu na to, że Camus, tak jak Miłosz, nie walczył w wojsku francuskim, a działał bardzo aktywnie w podziemiu w ruchu oporu francuskim, między innymi prowadząc bardzo ważne pismo. Także chciałam pokazać ten alternatywny sposób bycia, realizowania jakiejś misji w sposób niestandardowy w obronie swojego kraju.